Witam Was, tu Sensei i zapraszam do... której to już? 14? Tak, chyba 14. No, 14 części Let's Playa. O, laser, oj, mały lag. O, no więc tutaj weźmiemy dwa sekreciki. Tutaj tych zniszczymy. Zaraz większość z Was się spyta, no... skoro w poprzedniej części tam był sekret, to w tej na pewno jest, a więc tak, nie mamy shotguna, jak się tam dostać, w sensie no dostać, żeby ten sekret się nam zjawił, że tak powiem. No tu coś takiego, skaczemy, granat, drugi raz granat, trzeci raz granat i to już wszystko. I w tym Metal Slugu jest właśnie dowód na to, że tam jakby się z shotguna strzeliło, to trzech wyskakuje, a nie jak to było pokazane w poprzedniej części, że tylko dwóch, no bo to taki bóg był i tyle. No a nic, schodzimy do krypty. Tak dalej, także jeszcze można w miejsce Kilofa strzelić. Był chyba jeden, no był. Aha, dobra, dziękuję. Co, nie wchodzić znowu? Tam wchodzimy. Dobra, mówię do zniszczenia. Taki bóg, można się przestrzelić laserem i gościa zdobyć. No i kolejna nowa broń. Iron Lizard się nazywa i są to tak... metalowe jaszczury na kółkach, które zapierdzielają wprost na wrogów. Patrzcie. I to wygląda mniej więcej tak. No, bardzo szybkie. Siła ognia taka sama jak u rakietek. I też po wybuchu powstaje dym, który razi dalej stojących przeciwników. No i tu wersja Big miotacza ognia. I właśnie z tu z miotaczem ognia w wersji Big są takie kontrowersje, że tak powiem. Otóż tak. W poprzedniej części zwykły miotacz ognia potrafił na hita ściągnąć czołg, ten taki, wiecie, który taki czarny, mały, nie? Więc w związku z tego, że było to, no, że tak powiem, overpower ze strony twórców, to dając wersję Big Flame Shata w tej części dali siłę ognia Flame Shata z poprzedniej, a siłę ognia normalnego Flame Shata od tej części zmniejszyli. No bo wtedy po prostu Big Flame Shot byłby za bardzo overpower. Tu też nowy typ przeciwników, takie pieski, mumie, strzelają nas takimi tymi, to też nas w mumie zamieni. Amunicja, dziękuję bardzo. Koktajle. O, i wersja Big Shotguna, tu zatrzymam, bo ona może zniknąć. Od zwykłej wersji, no różni się oczywiście tym, że ma większą siłę ognia. Chyba prawie trzykrotnie większy zasięg, ale za to amunicja do niego jest dwukrotnie zmniejszona niż w zwykłym shotgunie. No w zwykłym shotgunie miało się 30 pocisków, a tutaj w wersji Big ma się tylko 15. Ale za to ma zasięg większy. No, patrzcie. O, widzicie? Tu najlepiej będzie widać. 4 naraz. Tu też 4 naraz. No i nic, idziemy dalej. O, i tutaj też nowy typ przeciwnika. Mumie takie zielone. No różnią się tym, że są wytrzymalsze od tych zwykłych, a ich atak to nie zamieni nas w mumie, tylko zabije na miejscu. Strzelają one takimi pszczołami. O, widzicie? I te pszczoły nie zamienią nas w mumie, tylko zabiją na miejscu. Dobra. Zwykły miotacz ognia.
też nowy typ, właśnie takie mumie na takich linach będą się suwać, no i ich atak jest jak zwykłej mumii, że ten gaz taki, nie? To ziomy. O! To jest było. Więc idziemy dalej. No, dawaj shotguna. Tutaj sekrecik. No jak się uda, to tutaj sekret będzie. No. O! Dobra. No i tu też można tak samo jak w poprzedniej części wskoczyć na te półki tam, to tak wystawiam, ale no nie chcę zginąć, bo chcę jak najdalej przejść na jednym życiu, no więc nie będę tam skakać, niestety, przykro mi. A jeżeli chcecie, żebym pokazał wam, co tam jest, to napiszcie w komentarzach i po prostu taką jedną urywkę nakręcę i wrzucę jako dodatek. I to nic, idziemy dalej. Tu w poprzedniej części też był ten sekret, tylko że no za daleko stałem, obraz mi się przewinął i nie mogłem tego jak zdobyć. A tego już nie było, to dopiero teraz weszło. Tak samo to tutaj. No. Dobra. No i co się pojawił? Slag z mechanicznym kutasem. Proszę ja was. No, schemat walki z bossem będzie ten sam. Boss się tu akurat tej misji nie zmienił. Ciągle. Mechaniczny wąż, czy co to jest, chociaż patrząc na skiny, które mi kumpel kiedyś przysyłał, to concept art pokazywał, że jest to mechaniczny wąż. O cholera! A, no i kit. Dobra. Żeby się tego pozbyć i będzie spokój. No właśnie, tak jak wam mówiłem w poprzedniej części, jak się nie wsłabił, to on wtedy częściej robi takie gwałtowne ataki i zamiast takimi świecącymi kulkami to atakuje rakietkami, które można na szczęście zestrzelić. No i po problemie. No, Eli się cieszy. 14 więźniów, bez slaga niestety, no i cóż. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o tą część i jest to, tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, część, która miała wyjść w niedzielę, no ale ze względów technicznych nie mogłem jej nagrać, dlatego ją wypuszczam dzisiaj i dzisiaj też wyjdzie kolejna część. Bo ta część, co jest teraz i poprzednia, to były, że tak powiem, musiałem nadgonić sobotę i niedzielę, bo wtedy nie miałem jak nagrać ani wrzucić na YouTube'a, więc no to by była część, która miała być wrzucona wczoraj, a niedługo część, która będzie która ma być wrzucona dzisiaj. Tak więc no, co powiem na koniec, jak to zwykle, subujcie, lajkujcie, komentujcie i do zobaczenia w kolejnej części Let's Play'a. Tu mówił Sensei i ja się z wami już teraz żegnam. Trzymajcie się, cześć.